Wałbrzyskie wodociągi to nie tylko woda, która płynie w kranach, to również edukacja związana z wodą i wszystkim, co z nią związane. Realizowana jest m.in. poprzez konkursy kierowane do szkół z terenu powiatu wałbrzyskiego. Cykl konkursów rozpoczął się od listopada 2012 roku. No, będą cykliczne konkursy, comiesięczne. A ich celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy z obszaru gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz kształtowanie właściwych postaw w obszarze ochrony środowiska naturalnego. W listopadowej edycji wzięło udział 285 uczestników. Tematem konkursów był wodny świat Wałbrzycha. Podzielony był na działy plastyczne i fotograficzne oraz na kategorie wiekowe. Jak się okazuje, prace były na bardzo wysokim poziomie. Świadczy o tym choćby ogromna trudność w wyłonieniu tych najlepszych prac. Wybór był strasznie trudny. Tym bardziej powiem, że przerósł nas w ogóle wyobraźnię, ile prac wpłynęło. Wpłynęło ponad 280 prac. I powiem, że były prace indywidualne, ale były na przykład prace grupowe. Więc po pierwsze to było trudno sklasyfikować to, ale po drugie no komisja pracowała 3 dni, powiem tak naprawdę. Ale jestem pod wrażeniem wyobraźni dzieciaków, bo to jest piękne i myślę, że to trzeba wykorzystać w przyszłych wydawnictwach naszych. Wyobraźnia dzieci tak naprawdę nie zna granic. Prace były tworzone w tak różnorodnych technikach i z taką pomysłowością, że nie jeden artysta plastyk mógłby pozazdrościć pomysłowości dzieci. Powiem tak, co to jest woda? No, co to mogą wymyśleć dzieci, co to jest woda? To jest niewyobraźnie. Jakie piękne zdjęcia wykonały, niektóre oczywiście kółka również fotograficzne, to już takie artystyczne, ale dzieci na przykład w plastyce, bo tu akurat był trochę inny konkurs mówiący bardziej o kanalizacji, jak ekologicznie podchodzą do życia. To jest najpiękniejsze, powiem szczerze. Konkurs Wodny Świat Wałbrzycha przebiega etapami od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Poszczególne placówki szkolne zbierają punkty za każdy z etapów. Z kolei ta placówka, która zbierze największą liczbę punktów, uzyska zaszczytny tytuł wałbrzyskiego ambasadora wody. Do końca roku szkolnego szkoły, które będą startowały w tych konkursach, będą zbierały punkty. No i najlepsza szkoła, która zdobędzie najwięcej punktów, obejmiemy patronatem honorowym. Patronat honorowy ma to przewidzieć, że po prostu będzie tam nasza wystawa wszystkich prac przez cały rok, które były zorganizowane, ale mimo wszystko również coś materialnego dla szkoły będzie. To na bieżąco już z dyrektorem ustalimy. W zwycięskiej szkole jedno z pomieszczeń zostanie wyposażone w specjalną wystawę przedstawiającą historię wałbrzyskich wodociągów. Wystawa będzie miała charakter przechodni i co roku będzie wędrować do zwycięskiej placówki.